Dzień dobry, nazywam się Tomasz Jakubiak, zajmuję się siewnikami do warzyw Monosem w firmie korbanek.pl. Chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć parę rzeczy o tych siewnikach, żeby wiedzieć dokładnie, co jest w ofercie, co jest na pola przeznaczone i co może wysiewać. Tutaj widzimy siewnik dwurzędowy, może być to również siewnik trzyrzędowy. Tak jak tutaj, o innym rozstawie, widzimy koła na zewnątrz. Mamy też siewniki tutaj, kawałeczek dalej będzie siewnik sześciorzędowy, o różnych rozstawach. Tutaj co 30 cm na przykład sobie ktoś zamówił siewnik, żeby był zmontowany przy rozstawach między rzędami. Tutaj mamy taką wersję, tak zwaną D2. Jest to siewnik wyposażony w taki aplikator do mikrogranulatów, na przykład na środki startowe albo na środki przeciwko ślimakom. Tak to wizualnie wygląda. Oczywiście są możliwe siewniki też z większą ilością sekcji, czyli mogą to być siewniki dwurzędowe, 4, 6, 5, 7, 8, 9-rzędowe. Potem są siewniki na ramach rozkładanych hydraulicznie, tam już jest więcej możliwości, bo mogą być na przykład siewniki 3x4 rzędy, 3x5 rzędów, 3x6 rzędów. No, kombinacji jest bardzo, bardzo dużo. Z czego składa się siewnik punktowy Monosem do precyzyjnego wysiewu nasion warzyw? Każdym siewnikiem można wysiać cebulę, można siać marchew, pietruszkę, buraczka, pora, no cokolwiek tylko jest warzywem, to praktycznie może być wysianym tym siewnikiem. Tutaj każdy siewnik ma pewne części wspólne. Oczywiście jest to rama, są to bloki kół. Tutaj widzimy koło siewnika. To koło jest połączone z przekładnią, w której znajduje się łańcuch. Idzie sobie to wszystko do dolnego wałka sześciokątnego. Ten wałek wchodzi sobie przekładnię dystansową z kołami zębatymi. Następnie napęd jest przenoszony przez górny wałek. Idzie to sobie tutaj do sekcji. Sekcja ma łańcuch. Łańcuch przenosi potem napęd na tarczę wysiewającą, która jest zamocowana w aparacie rozdzielającym nasiona. Jeżeli siejemy na płaskim gruncie, to możemy sobie odpowiednio oczywiście te koła tutaj przestawić. Jeżeli siejemy na rydlinach bądź na zagonach, tutaj mamy pewną liczbę otworów. Wystarczy przestawić śrubę, żeby ten blok koła znajdował się na odpowiedniej wysokości, na takiej wysokości, która nam będzie pasowała potem pod wysokość redliny na przykład. Każdy siewnik Monosem jest siewnikiem pneumatycznym do warzyw. Tutaj widzimy turbinę. Do tej turbiny przechodzi wałek napędowy. Napęd powinien wynosić 540 obrotów na minutę. Oczywiście z womu cionika. Gdyby ktoś potrzebował, istnieje też możliwość napędu hydraulicznego. Wtedy przechodzi tutaj taki hydromotor z przewodami hydraulicznymi. No i napędzamy sobie turbinę. Ta turbina daje nam podciśnienie do aparatu rozdzielającego nasiona. Tutaj widzimy przewód, który dochodzi do części korpusu i kreuje nam podciśnienie. Natomiast każdy siewnik Monosema jest też standardowo wyposażony tak zwany odkurzacz, czy też odsysacz nasion. Tutaj widzimy taką końcówkę, która przypomina nos mrówkojada. Tą końcówkę wkładamy do zbiorniczka. O! Wkładamy sobie i wysysamy resztki nasion, które potem sobie wędrują do tego tutaj pojemnika. No a z pojemnika potem możemy je sobie przysypać tam, gdzie potrzebujemy, do jakiegoś worka, czy do jakiegoś innego zbiornika. I to jest w wyposażeniu standardowym każdego siewnika do warzyw Monosem. Również w standardzie mamy tak zwany układ czyszczenia pneumatycznego otworów tarczy wysiewającej. Tutaj jest przewód, który idzie z turbiny. I tutaj widzimy taki zbiorniczek, osadnik, w którym będzie nam się zbierał brud, pył, jakieś zanieczyszczenia. Tam wystarczy kapkę oleju wlać i już będzie to zatrzymywane w tym pojemniczku. Możemy go opróżnić, ściągamy tutaj tą gumkę i wtedy czyścimy.
do tej belki tutaj aluminiowej połączone są przewody i te przewody są doprowadzone tutaj aż do spodu aparatu wysiewającego, gdzie nasionka, nie nasionka, otwory tarczy są przedmuchiwane, żeby właśnie nasionka zawsze były przyssane do otworów tarczy i nic im w tym nie przeszkadzało. I to znajduje się właśnie na wyposażeniu standardowym tych siewników. Zresztą jak sobie popatrzymy, każdy siewnik ma taki system zamontowany. Proszę bardzo. O, tutaj też. Najczęściej oferowane są sekcje wysiewające, które nazywają się C. Czyli mamy siewnik monosem MS, przykładowo z sekcjami wersji C. Z czego składa się ta sekcja? Jak sobie spojrzymy tutaj od spodu, na początku mamy rozgarniacz brył. On służy do tego, żeby nam udrożnić przejazd całego wózka sekcji, żeby on był czysty. Czyli odgarnia nam na boki jakieś bryłki, jakieś kamienie, drobne oczywiście, nie jakieś wielkie głazy. Niemniej jest potrzebny po to, żeby nam na przykład bryłka nie weszła pod sekcję i nie sprawiła, że koło nam nagle idzie do góry i ciągnie za sobą cały wózek i nie mamy utrzymanej głębokości roboczej. Głębokość roboczą, jak już o niej wspomniałem, ustawiamy na tym pokrętle. Tutaj mamy pokrętło i poniżej mamy skalę. Tutaj jest skala. Skala jest oznaczona literami, żeby ich nie mylić z centymetrami. I teraz, jak pokręcę sobie o w prawo, to widzimy, że przechodzi nam skala wyżej. Większy mamy skok koła i dzięki temu siewnik, jak uniesiemy koło, będzie miał większy skok na wózku i redniczki wysiewające pójdą sobie głębiej w glebie. I odwrotnie, w drugą stronę. Jeżeli pokręcimy w lewo, widzimy skala nam tutaj cofa się do literki A, czyli na płytko. I w ten sposób zmniejszamy głębokość roboczą. Możemy to bardzo dokładnie ustawić praktycznie co do milimetra. A może nawet jeszcze lepiej. Koło jest ogumione, przednie. Tu przy okazji widzimy regulację tego przedniego rozgarniacza. Wyżej, niżej, pod pewnym kątem możemy go ustawić. Koło jest ogumione i koło samo się czyści. Tutaj gleba generalnie nie przykleja się. No chyba, że jest tak wilgotno, że jednak się oblepi, no to wtedy lepiej nie siać, bo nam wszystkie nasionka mogą w glebie nie kiełkować później tak, jak powinny. Za przednim kołem mamy zamocowany rozgarniacz. Rozgarniacz, który też jeszcze, gdyby coś tam pozostało na tej linii wysiewu, to też nam jeszcze to troszeczkę rozgarnie. Potem mamy część tak zwaną wysiewającą, czyli mamy tutaj podwójną redlicę siewną. O, tutaj widzimy jej pierwszą część, tutaj drugą. Potem jak zdejmę pokrywę aparatu wysiewającego, to będzie dokładnie widać. I teraz ta sekcja sieje w dwóch liniach oddalonych od siebie o 7 cm. Jedna redliczka, druga redliczka, 7 cm pomiędzy nimi. Gdyby ktoś potrzebował 5 cm, to też jest możliwe, tylko wtedy trzeba dokupić taką inną redliczkę o węższym rozstawie. No i mamy wtedy linię co o rozstawie 5 cm między sobą. Za redlicą wysiewającą toczą się kółka dociskowe. Tutaj są te kółka. Tu jest oczywiście podrostaw 7 cm. Za kółkami są zagarniacze. Tutaj widzimy, że możemy sobie też odpowiednio napiąć sprężynę, żeby one miały większy lub mniejszy docisk, żeby nam też więcej lub mniej gleby podsypywały pod linię wysiewu. Na linię wysiewu. Natomiast tutaj te kółka, jak widzimy, są połączone takim łącznikiem, który jest połączony ze sprężyną, ze sprężynami. I teraz tą sprężynę możemy sobie tutaj odpowiednio naciągnąć lub poluzować, żeby zwiększyć lub zmniejszyć siłę docisku tych kółek dociskowych. Oczywiście nie należy tego zbyt mocno regulować. Ten docisk nie może być taki super gigantycznie mocny po to, żeby w razie deszczu, dzień po zasiewach, nie zrobić sobie pięknej skorupy na polu, bo nam zupełnie o to nie chodzi. Oczywiście tu jest zbawienne, jest także kółko ażurowe, które nam jeszcze tą ugniecioną glebę troszeczkę, powiedzmy, i podsypaną tutaj, też nam trochę rozkruszy, żeby odpowiednio gospodarować wilgocią w glebie.
Przy kółkach dociskowych są skrobaki, także te kółka zawsze są czyste, one są wykonane, one są żeliwne. Na górze mamy opasanie ze stali nierdzewnej, szerokie, także nasionko, nie pogłębiamy jego głębokości wysiewu, tylko zagęszczamy glebę, która jest wokół nasionka. A to jest ważne, bo wiemy, że zagęszczona gleba lepiej właśnie nam utrzymuje wilgoć w glebie. Wilgoć jest lepiej zachowana, więc jest bardziej dostępna też dla nasionka. No a wiemy, że żeby ziarno, nasionko zakiełkowało, no to potrzebuje wilgoci, żeby się mogło normalnie dobrze rozwijać. Kółko tylne, tutaj mamy standardowo koło ażurowe. Do niego jest guma, która sprawia, że to kółko z jednej strony po uniesieniu sekcji nie obraca nam się w drugą stronę, a z innej strony też utrzymuje nam kółko w czystości. Oczywiście, gdyby ktoś chciał, to koło może być też ogumione, wtedy do tego przychodzi opończa. W wyposażeniu dodatkowym jest to jak najbardziej możliwe. Podobnie z przednim kołem. Przednie koło zamiast metalowego może być kołem, zamiast koła gumowego może być kołem metalowym. Czy mamy koło gładkie z opasaniem metalowym, jeżeli ktoś potrzebuje na swoje warunki glebowe, jak najbardziej jest to możliwe. Tutaj z takich ciekawych rzeczy jeszcze na sekcji widzimy sprzęgło. Sprzęgło kłowe, poprzez przesunięcie tego elementu i przestawienie go możemy wyłączyć napęd danej sekcji. Natomiast tutaj widzimy taki układ, który sprawia, że jak uniosę sekcję, możemy ją zablokować w pozycji górnej, która nie dotyka w ogóle gleby. Czasami jest to przydatne, jak ktoś nie chce demontować kolejnej sekcji, nie chce tutaj bawić się i poświęcać czasu na to, a chce tylko unieść sekcję, żeby w pewnych miejscach pola na przykład nie siać. Także jest to możliwe. Przejdźmy może do aparatu wysiewającego i zobaczmy, jak on jest skonstruowany. No w końcu jest sercem siewnika. Tutaj widzimy zbiornik 1,5 litra pojemności. O, możemy sobie zajrzeć do środka. Jest z takim tutaj zatrzaskiem jakby. Jak zrobimy tak, o, zamkniemy, to na pewno wiatr go nam nie otworzy i nie wywieje nam nasion ze zbiornika. A teraz postawię tutaj kamerkę, żeby sfilmować, jak się demontuje pokrywa aparatu rozdzielającego, ile to trwa i na czym to polega. O, tutaj odkręcam dwie śruby motylkowe. Jedna, druga. O. Jedną ręką nie jest to takie proste, ale spróbuję. O, śrubka spadła, już ją wyciągamy. O, i teraz ciągnę całą pokrywę aparatu. O, proszę bardzo. Mamy ją tutaj z boku. I spójrzmy, co my tutaj mamy w aparacie rozdzielającym nasiona. Z tej strony mamy dźwignię, którą możemy przestawić na skali. Mamy skalę w kierunku plusa i mamy skalę w kierunku minusa. Na 0, jak mamy ustawione z tą czerwoną kropką, to oznacza, że otwór tarczy wysiewającej jest przesłonięty w połowie zganiaczem. I nasze tutaj dwa selektory sprawiają, że będziemy mogli sobie podzielić nasionka tak, według wielkości, żeby wychodziły po jednym na każdy otwór tarczy. To jest naszym celem. Tutaj mamy zgarniacz, który jest wykonany z mosiądzu. Spróbuję go ściągnąć. Taki podwójny zgarniacz. Jeden dla jednej linii nasion, drugi dla drugiej. Ponieważ pamiętamy, że tutaj mamy sekcję C, czyli wysiew w dwóch liniach. Żeby to siało w dwóch liniach, musimy mieć dwa rzędy otworów tarczy wysiewającej. Ta tarcza jest wykonana ze stali nierdzewnej. Do niej przychodzi mieszadło, również ze stopu brązu, czyli można powiedzieć, że to jest mosiądz z domieszką metali szlachetnych, po to, żeby nam nasiona się nie elektryzowały, ponieważ nasiona znajdując się w aparacie rozdzielającym ciągle są w kontakcie, ciągle są w takim ruchu, który no w tym ruchu, podczas tego ruchu występuje tarcie, więc one się elektryzują i łączą między sobą. Więc lepiej tego uniknąć i rozładować ładunki elektrostatyczne. Teraz tarczę zdejmę.
Zobaczymy, jaką tutaj tarczę mamy. O, tutaj widać jej symbol, Monosem 2M5012. Jako, że jest z mieszadłem, to będzie miało znaczenie wtedy 2MC, czyli kompletne. 2 to znaczy, że są dwie linie otworów, 50 to znaczy, że jest 50 tych otworów, a 1,2 oznacza średnicę otworu, więc to jest na 99% tarcza do wysiewu cebuli. 1,2 mm średnica otworu i 50 otworów w każdej linii tej tarczy. Spójrzmy dalej, co jest tutaj w aparacie rozdzielającym. Mamy tutaj cały korpus wykonany również z mosiądzu. Mosiądz plus tutaj pokrywa, która jest ze stopu aluminium. One są nieodkształcalne w wyniku zmiany temperatury. Doskonale trzymają też szczelność. Tutaj nie ma żadnej obawy o to, że gdzieś nam pociśnienie ucieknie i coś będzie nieszczelne. Tutaj widzimy kanał, w którym tworzy się podciśnienie za pomocą tego przewodu, przypominam. Dochodzi do tego miejsca, o, i tutaj doskonale widać redlice wysiewające. Jedna i druga, czyli z jednej linii otworów wpada do jednej, a z drugiego do drugiej redlicy o rozstawie 7 cm. A tutaj jest przewód, który prowadzi powietrze, które nam przedmuchuje, odsysa wszystkie resztki, takie pyły, jakieś zabrudzenia z otworów tarczy wysiewającej, żeby zawsze ta tarcza była czysta i żeby nam ładnie dozowało, rozdzielało nasionko po nasionku na każdy otwór tarczy. Teraz założę tarczę jedną ręką. O, przynajmniej będzie można zobaczyć, jakie to jest też proste. Tarcza założona. Teraz założymy nasze tutaj zgarniacze, selektory. O. Jeden i drugi na drugie nasionka. Tak. Tutaj mamy pokrywę aparatu i widzimy w dolnej części eżektorki. Nasiona zawsze będą w tym samym miejscu wypadać. Tu i tu. Jedna linia, druga linia i to sobie leci potem do redlicy wysiewającej. Teraz spróbuję to założyć. O. Proszę bardzo, tutaj jeden otwór, tutaj będzie drugi. No niestety, muszę się posiłkować drugą ręką, czyli na chwilę kamerka pójdzie na dół. O. Udało się, jedną ręką nie jest to takie proste, dwoma jest to zawsze łatwiej. I tutaj, jak dokręcę śruby motylkowe, to będę miał zamkniętą pokrywę na korpusie. O, teraz sobie pomogę tutaj kolanem. O, jedna śrubka. Udało mi się dokręcić pokrywę tutaj aparatu rozdzielającego do korpusu. Widzimy tutaj takie okienko, ziernik taki dostępowy. O, jak sobie tak podniosę, to widzę dokładnie otwory tarczy wysiewającej, widzę też ząbki mieszadła. Celem jest to oczywiście, żeby na każdym otworze było po jednym nasionku. I teraz, jeżeli nasionko jest duże, to tutaj dźwigienką idziemy sobie w kierunku plusa, przestawiając wyżej troszeczkę zgarniacz. Natomiast jeżeli nasiona są mniejsze, no to w kierunku minusa. Oczywiście otwory tarczy wysiewającej są bardzo ważne, bo gdybyśmy mieli za duże te otwory, to nam podciśnienie wciągnie nasiona przez otwory tarczy i turbina je wydmucha gdzieś w powietrze. O to nam zupełnie tutaj nie chodzi. Zobaczmy sobie teraz drugą sekcję wysiewającą, tak zwaną sekcję D2. Tutaj mamy zamontowane na takim naszym pokazowym jednym siewniku sekcję z małym zbiornikiem i sekcję z dużym zbiornikiem na nasiona. No tutaj widzimy, jak się podnosi pokrywa. Tutaj mamy 3 litry, tutaj mamy 1,5 litra. Także jeżeli ktoś lubi być bardziej autonomiczny, zasiać więcej hektarów na jednym przejeździe, to może sobie oczywiście większy zbiornik wziąć. On jest szczelny w miarę,
to nam nie odpadnie nawet podczas silnego wiatru dzięki tej tutaj sprężynie, takiej gumce. Ta sekcja D2 różni się od sekcji C tym, że tutaj widzimy dwa aparaty rozdzielające obok siebie. Te aparaty możemy rozstawić tutaj za pomocą regulacji takiej śrubowej na rozstawy od 8 do nawet aż 11 cm. Więc jak ktoś będzie miał jakąś odmianę cebuli na przykład z większą bulwą, jak najbardziej może być to przydatne. Troszeczkę inaczej mamy tutaj rozmieszczone koła. Mamy oczywiście rozgarniacz standardowo w sekcji. Tutaj mamy przednie koło ogumione. Ono może być metalowe, jeżeli jest taka potrzeba. Potem mamy część wysiewającą. Tutaj mamy kółka dociskowe, które widzieliśmy na sekcji C. Ale oczywiście redice wysiewające już są pojedyncze. I sekcja jest uwieńczona też tylnym kołem ogumionym. Ta guma sama się czyści. Gdyby była konieczność, może być tutaj też koło typu ażurowego albo ażur też taki klatkowy tak zwany. Także praktycznie pod każdą glebę, pod każdy rodzaj gleby i technikę uprawy można tutaj dobrać odpowiednią sekcję, odpowiednie jej przezbrojenie. O, tutaj na silniku mamy jeszcze położoną tarczę bez mieszadła. Widzimy tutaj, jak wygląda tarcza sama, stal niedzewna, gruba, dosyć ciężka, zapewniająca szczelność. Tutaj widzimy też przekładnię dystansową. Tak samo ona występuje na siewnikach wersji C, jak i wersji D2. Widzimy tabelę. Przykładowo tarcza ma 60 otworów albo 50, najczęściej brane tarcze pod cebulę i chcemy wysiać powiedzmy na 4,3 cm między kolejnymi nasionami, to ustawiamy na C5. C5, czyli dolne koło największe i piątka tutaj. Odkręcamy śrubę, zwalniamy napinacz, przestawiamy łańcuch, wyrównujemy i mamy ustawioną obsadę na hektar w parę dosłownie sekund. Tutaj widzimy siewnik sześciorzędowy, też z fajnym rozstawem. Tutaj 1,80 m między kołami. Z tego co pamiętam, tu jest chyba 33 cm. Oczywiście różne rozstawy są możliwe. Te koła siewnika mogą też iść w środku, pomiędzy sekcjami. Na przykład bardzo często jest taka wersja na marchew tutaj oferowana o rozstawie 75 cm, gdzie koła się toczą między sekcjami. Tutaj mamy troszeczkę inną wersję, gdzie koła są na zewnątrz. No i mamy tutaj jeszcze siewnik, który też bym chciał pokazać z tym naszym aplikatorem Mikrosem. O, możemy zajrzeć do środka. Tutaj widzimy mieszadło tego aplikatora, które nam też zajmuje się dozowaniem. Metalowe z obudową, z tworzywa, z kompozytu. Zbiornik też jest z pokrywą szczelną. Wiatr nam tego na pewno nie zwieje. Tutaj mamy rozprowadzenie. Każdy zbiornik generalnie obsługuje dwie linie wysiewu. Tu widzimy dwie rurki. Każda rurka prowadzi potem ten środek fitosanitarny czy mikrogranulat do części tuż za redicą wysiewającą. To może być środek na ślimaki, to może być jakiś środek, nie wiem, odstraszający dziki, bo takie też tam niektórzy sieją. Praktyczne rozwiązanie, opcjonalne. Oczywiście nie każdy to potrzebuje. Tutaj mamy napęd od tego. Zasada ustawienia jest taka sama jak przy obsadzie, czyli zmieniamy koła zębate, robimy jakąś próbę kręconą tutaj i wtedy sobie ustawiamy odległość, pewne przełożenie między tutaj kołami zębatymi. O, tutaj mamy też przekładnię z boku, tak samo jak wcześniej widzieliśmy. Istnieje też możliwość wyposażenia siewnika w podsiewacz do nawozów. Wtedy jest trochę inna rama, tutaj akurat na placu teraz w tej chwili takiego nie mamy siewnika, ale może być podsiewacz taki duży z tworzywa sztucznego do nawozów o dużej granulacji. Jeżeli ktoś potrzebuje, oczywiście możemy coś takiego tutaj zaoferować.